Sala widowiskowo-koncertowa Muza w Sosnowcu od środy nosi imię wybitnego pianisty Władysława Szpilmana. Od dziś można tu także zobaczyć ekspozycję, która jest poświęcona życiu i twórczości artysty. Ojciec całe życie jednak związał z muzyką. Jeździł po całym świecie, dał tylko około 2000 koncertów. Jako przedstawiciel Polski, a w końcu jesteśmy tutaj w Polsce, czy to jest Sosnowiec, czy nie, jest to Polska i w sumie to jest pierwsza sala koncertowa imienia ojca wydaje mi się, że wystarczy też, niepotrzebne są dalsze, cieszę się, że to jest tutaj, że to jest to miejsce. Ekspozycja, która znajduje się tuż przy wejściu do Sosnowieckiej Muzy, to nieduże pomieszczenie. Są w nim ekrany, na których wyświetlane są filmy z kroniki filmowej, ale nie brakuje też przedmiotów, które niegdyś należały do Władysława Szpilmana. Wśród nich jest m.in. pianino z 1956 roku, które miasto kupiło w 2020 roku, ale nie tylko. Będzie ich zapewne dużo więcej, bo my tutaj z synem pana Szpilmana rozmawiamy o tym, żeby więcej pojawiało się tych pamiątek, ale jest tu wieczne pióro, o którym ja mówiłem, że z niego korzystał Szpilman, ale jak rozmawialiśmy chwilę temu, no okazuje się, że to jest jeszcze taka symboliczna pamiątka, bo ono towarzyszyło w tych najtrudniejszych momentach życia Szpilmanowi cały czas wraz z zegarkiem. Władysław Szpilman urodził się w 1911 roku w Sosnowcu, zmarł w 2000 roku w Warszawie.